Witajcie, witajcie, witam Was ponownie. Znowu taki krótki materiał dzisiaj. Będę się starał mówić trochę głośniej, bo czasami bardzo przywiewa, ale mam nadzieję, że jakoś to nie przeszkodzi. Słuchajcie, chciałbym kilka słów przedstawić znowu jak gdyby w kontekście mojej wczorajszej rozmowy z pewną osobą, która z płaczem jak gdyby zwróciła się do mnie w kwestii nowonarodzenia. Jest to osoba, którą jak gdyby buduje się przeświadczenie, że nowonarodzonym możesz być jedynie wtedy, jeżeli na dowód tego przemówisz językami. I chciałbym trochę na ten temat powiedzieć. I znowu jestem oczywiście świadom tego, że może się to wielu osobom nie spodobać, ale już na tyle mnie chyba znacie, że wiecie, że ja się nie staram nikomu przypodobać, ale nazywam sprawy po imieniu i mówię jak jest. Mówię, jak poucza mnie Duch Święty, oczywiście jak poucza mnie Pismo Święte i co sam i czego sam doświadczam w życiu. To myślę też jest bardzo, bardzo ważna kwestia, jeżeli mówimy o czymkolwiek, żebyśmy mieli świadomość, a więc pewnej świadomości chcę powiedzieć kilka słów na ten temat, mając świadomość, co robię, prawda? Co robię. A więc oczywiście znajdujemy w Biblii sytuację, kiedy to ktoś w momencie wylania Ducha Świętego, w momencie odrodzenia się w Duchu Świętym, zaczął mówić językami. Oczywiście, tego nikt nie neguje. Oczywiście, że tak jest. Ale czy zawsze to jest dowód, albo jedyny dowód, że narodziłeś się ponownie, nie z mocy człowieka, nie z mocy mężczyzny, ale z mocy samego Boga? Jeżeli mówimy o samej Biblii, to podam Ci prosty przykład. Przypomnij sobie sam moment ukrzyżowania Jezusa Chrystusa i Jego rozmowy z złoczyńcą albo z łotrem, jak wolisz. Czy złoczyńca narodził się ponownie? Czy on się odrodził w mocy Ducha Świętego? Dobre pytanie, prawda? Może się na tym zastanawiałeś. Zauważ, że Jezus powiedział mu, że będziesz ze mną w raju. Bardzo wyraźnie powiedział mu, będziesz ze mną w raju. Nie mógłby się tam złoczyńca znaleźć, gdyby rzeczywiście nie skorzystał już z tego, co zaoferował Jezus Chrystus, co sam swoją śmiercią oferuje, gdyby się nie narodził ponownie. Co się dokonało w osobie złoczyńcy? Dlaczego w ogóle Jezus mógł złożyć mu taką obietnicę, że będzie z nim w raju? Dlaczego? Czy złoczyńca zszedł z tego krzyża, poszedł się ochrzcić, spożył wieczerze, zaczął nauczać o Chrystusie? Czy z krzyża było słychać, jak mówi językami? No absolutnie nie, prawda? A więc co było dominujące w tym, co się wydarzyło? Dlaczego Chrystus uznał go i ofiarował mu, że tak powiem, zbawienie? No jest tak dlatego, że złoczyńca uwierzył w Jezusa Chrystusa. Bardzo wyraźnie jest to podkreślone i wyznaczone. Zaszła w nim głęboka skrucha, chociaż już umierał, ale było to bardzo widoczne. A więc podkreślmy sobie wyraźnie, warunkiem nowonarodzenia jest nasze oddanie się Jezusowi Chrystusowi, wiara w Niego. Jest to taka sama wiara jak w Boga, Ojca, gdyż Chrystus wyraźnie powiedział, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie, jest to ta sama wiara. A więc oddanie się Jezusowi Chrystusowi, ale to musi być poprzedzone głęboką skruchą. Czym jest głęboka skrucha? No jeżeli będziesz myślał, że no przecież ja nikogo nie zabiłem, nikogo nie zgwałciłem, nie jestem jak jakiś tam wielki grzesznik, no to ja się tam nie mam z czego skruszyć. No jeżeli tak myślisz, to już masz problem, bo widzisz, musisz rozumieć, dlaczego Chrystus za nas umarł. I to, że każdy z nas jest grzeszny. Każdy z nas rodzi się już grzeszny. Musisz mieć tą świadomość, że potrzebujesz wybawienia z piętna grzechu Adamowego. To jest pierwsza rzecz. To jest pierwsza rzecz. A więc przez żadne doskonałe życie nie zasługujesz sobie na to, by osiągnąć zbawienie. By na przykład umierając powiedzieć Bogu, no ja nie potrzebuję Jezusa Chrystusa, bo ja żyłem świętym życiem bezgrzesznym. Jeżeli tak mówisz, że jesteś kłamcą, no idziesz prosto na zatracenie, nie masz żadnej nadziei. A więc warunkiem naszego zbawienia jest wiara w Jezusa Chrystusa, tak jak powiedziałem, taka sama jak w Boga Ojca,
oddanie Mu swojego życia, oczywiście tak jak powiedziałem, to oddanie się Chrystusowi poprzedza głęboka skrucha. Naprawdę nie jest to jakiś obrządek, jakiś coś automatycznego i nie jest to błaha rzecz, żeby się oddać Chrystusowi na Jego wolę, tylko rzeczywiście jest to pewien proces, pewna droga. Naprawdę, jeżeli chcesz się oddać Chrystusowi, tak naprawdę, to Twoje serce musi być do tego gotowe, Ty to musisz czuć. A więc uświadom sobie również to, że jesteś grzeszny, nawet gdy, tak jak powiedziałem, nie masz żadnych tam zniewoleń, nie palisz, nie pijesz, nie bierzesz narkotyków. Zawsze jesteś człowiekiem grzesznym, bo grzech musisz traktować jako nie tylko Twój uczynek, ale również i myśl, i słowo, to jak traktujesz innych, skrzywdzisz innego. Przypomnij sobie, ile razy to uczyniłeś, czy drobna kradzież, cokolwiek. Oczywiście Biblia mówi, że pewne grzechy nie są śmiertelne, ale co nie oznacza, że każdy grzech w oczach Boga jest równy i wymaga zadośćuczynienia, a więc jak gdyby zapłaty za ten grzech. A więc Chrystus złożył swoją ofiarą, swoim życiem, ofiarę za wszystkie grzechy, prawda? Prawo Mojżeszowe mówiło również tak, Paweł to też podkreślił, że jeżeli złamałeś prawo w jednym jakimś kontekście, no to jesteś winien całego prawa, prawda? A więc jeżeli, nie wiem, ukradłeś coś małego, jesteś winien również zabójstwa, jesteś również winien cudzołóstwa, jesteś również winien morderstwa, dlatego że prawo jest brane w całości. Musi się całe wypełnić. Jeżeli się chcesz trzymać prawa, mówimy o tym, prawda? Że wcześniej, przed Jezusem, trzeba było spełniać uczynki wykazane w prawie. Jeżeli przyszedł Jezus, on je wypełnił, przybił je do krzyża, prawda? A więc zmieniła się sytuacja. Twoja świadomość musi być taka, że ty sam nie będziesz doskonale żyć, że nie potrafisz nie grzeszyć. Tak powiedziałem, nawet myślą czy słowem. Dlatego potrzebujesz takiego uniżenia w sercu przed Chrystusem i zrozumieć w ogóle, kim jest Chrystus, słuchaj. Bo jeżeli myślisz i mylisz cały czas Boga Ojca z Chrystusem, to też gdzieś się tam wymijasz. Musisz po prostu uwierzyć, bo tak na przykład, dlaczego to było ważne dla Izraelitów? Bo naród izraelski myślał, że jest tylko jeden Bóg, Bóg Ojciec. To mu zostało objawione. Oczywiście mieli proroctwa dotyczące Mesjasza, na niego czekali, ale nie wiedzieli, kim on jest. Widać to wyraźnie nawet w podstawie apostołów. Dopiero Piotr dostał objawienie z Boga, gdzie nazwał Chrystusa na pytanie, a wy kim jesteście, myślicie, kim jestem? To Piotr z objawienia Bożego dopiero powiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A więc widzicie, ci, którzy z Nim chodzili, do końca nawet nie mieli tej świadomości. A więc Izraelici nie wiedzieli, że jest ktoś taki naprawdę jak Syn Boży. No i jest on taki sam jak Ojciec, bo mieli objawionego tylko Boga Jahwe, Boga Ojca. A więc cała sytuacja była w tym, że trzeba było zrozumieć, kim jest Jezus Chrystus, oddać się temu Jezusowi Chrystusowi i dla Niego zacząć żyć. Było to coś nowego. Coś nowego. Żadne prawo mojżeszowe zakon tego nie obejmował, nie nauczał. Nauczał jedynie Bogu Ojcu. Ta sama sytuacja jest dzisiaj. Możesz pomyśleć inaczej. Ale ty musisz zrozumieć, kim jest Jezus Chrystus, kim On naprawdę jest, jak to wygląda, dlaczego potrzebujesz zbawienia wynikającego z zgładzącej mocy po prostu śmierci Jezusa Chrystusa, że musisz to przyjąć, że sam nie dasz rady. Człowiek nie jest w stanie siebie wykupić, ani innych, swoimi uczynkami. Bo tak jak mówię, ty się już rodzisz w grzechu. Ty nie wiesz nawet, ile razy na dzień ty grzeszysz myślą, słowem, gdy tam patrzysz na telewizor i akceptujesz, jak w jakimś serialu, morderstwo, zdradę. Ty sobie nie uświadamiasz, jak Bóg jest święty. I wiecie, to jest taka postawa, że ludzie myślą, ale przecież, no powiedzmy, ludzie ze świata, nazwijmy to tak, myślą, no ja pójdę do nieba, bo przecież nigdy nie zabiłem, nie zrobiłem nic złego. Absolutnie nie jest przy Bogu taka osoba, nie ma pojęcia, czym jest Biblia, nie ma pojęcia, kim naprawdę jest Chrystus, albo wierzą w Marię, robią jakieś tam obrządki i mówią, no ale dlatego, że byłem dobry, pójdę do nieba. Absolutnie do żadnego nieba nie pójdzie taka osoba. Absolutnie nie. No na jakiej zasadzie, prawda? A więc zrozumieniem jest po prostu to, że faktem i znakiem naszego nowonarodzenia jest naprawdę
wcześniej głęboka pokuta wewnętrzna, oddanie się Jezusowi Chrystusowi w modlitwie, naprawdę. Oddajesz Mu się w ten sposób, że mówisz, że ja nie kontroluję mojego życia, obojętnie jak ja bym robił. Zawsze będzie źle, zawsze upadnę, zawsze coś tam będzie nie tak. Chodzi o oddanie naprawdę całego życia Chrystusowi. Ty mną prowadź, całkowicie polegam na Tobie, jestem grzeszny, potrzebuję Twojego zbawienia. Proszę Cię, byś zaistniał w moim życiu, byś mnie wyratował ze szpon śmierci. Uświadamiam sobie całkowicie, że potrzebuję Twojego wybawienia. Jeżeli jest to szczere, jeżeli Ty to naprawdę rozumiesz umysłem i sercem i tego szukasz i Cię pobudza do tego serce, bo o to chodzi, to tak się stanie. Zostaniesz, dostąpisz nowonarodzenia. Nie jest to, jak mówię, obrządek. Po przykładzie jeszcze raz powiem, złoczyńcy na krzyżu, widzimy, że nie ma standardów do tego. Znowu, jak gdyby mówisz, chcesz powiedzieć, że jeżeli nie przemówisz na znak tego odrodzenia językami, no to się nie narodziłeś. Znowu ktoś się wsadza w jakąś szkatułkę, jakiś obrządków, jakichś rzeczy, które muszą się stać. A więc powiedzmy, ty poczujesz to, wiesz, że tak się stało, chociaż nie musi być to w ten sam dzień, w tej samej chwili, nie musi się nic cudownego stać, ale może, ale nie musi, jeszcze raz mówię, nie ma standardów, ale ktoś znowu próbuje cię zamknąć w jakiejś szkatułce, odebrać ci to zbawienie, odebrać ci to oddanie, żebyś ci siedział, płakał i mówi, coś jest ze mną nie tak, bo ja nie mówię językami. Ja ci powiem szczerze, jak było z moim odrodzeniem, ale może powiem tak, że zawsze dowodem nowonarodzenia jest zmiana Twojego życia. Jest odmienione życie. Zawsze, zawsze. I podkreślę, nie zawsze jest ten fakt poparty mówieniem językami, bo znam też osoby, które przez lata nie mówiły językami, bo były na to zamknięte. I pewne rzeczy, pewne zdanie, pewna pomoc, jak gdyby otwarła je, że zaczęły mówić tymi językami w pewnym momencie. I o czym to świadczy, że w tym momencie one się na nowo narodzili? Nie. Ten duch już był w nich. Ale oni sami w jakiś sposób się zablokowali na to, by się otworzyć, mówić językami. Może czekali na coś innego, że nagle coś w nich wejdzie, zacznie mówić. Niektórzy nie pojmują, że to jest naturalna rzecz. Ja w momencie, gdy się odrodziłem, była to moment tutaj w tym lasku, w którym zawsze chodzę. Ja to poczułem fizycznie, ale ty tego nie musisz poczuć fizycznie. Mi się też wydawało, że to tylko jakiś zawrót głowy i tak dalej, bo byłem dzień wcześniej 12 godzin w pracy. Ale drugi dzień, co się działo ze mną, wszystko to, co miałem w głowie, bo byłem kiedyś świadkiem Jehowy, uważałem, że Jezus jest tylko archaniołem Michałem, jest stworzeniem. I miałem wersety w Biblii, głęboką wiedzę na temat tego, jak po prostu się udowadnia Biblia, że Jezus nie może być Bogiem, ale zaufałem Mu, oddałem się w modlitwie, uznałem Go za Boga. I w tym momencie, na drugi dzień, wszystkie te wersety, które były przeciwko Jego boskości, zaczęły mi świtać, że przecież one tylko wskazują na to, że On jest Bogiem. Ciarki, po prostu, no nie da się tego opisać, co człowiek czuł. Odmienione życie, działanie Ducha Świętego, zrozumienie, objawienie wielu rzeczy. Czytasz Biblię w całkiem innym świetle. Ty jak słuchasz piosenki o Jezusie, czy jakkolwiek, płaczesz jak bób, nie umiesz tego zatrzymać. A jak wychodzisz na dwór, widzisz słońce, czujesz miłość do wszystkiego, no drzewa byś całował. Masz miłość, pragnienie mówienia o Chrystusie wszystkim. Nie idzie tego zatrzymać. Jak wcześniej się zmuszałeś, o muszę jakąś tam przeczytać Biblię, bo w mojej organizacji, w której byłem religijnej, to był plan czytania Biblii, przygotowywania się do pewnych czasopism opartych na Biblii. Nie do końca to lubiłem, a mówię, ale muszę to zrobić. Po nowonarodzeniu ty masz pragnienie. Ty tego szukasz, ty tego łakniesz, ty nie możesz przestać czytać Biblii. Ty nie możesz przestać się tym zachwycać. Rzeczy, które znałem, czytając nagle, ja mówię, przecież ja nie znam Biblii. Ja nie znam Biblii, ja się jej na nowo uczę. To jest działanie Ducha Świętego, to jest dowód Twojego odrodzenia się. Ty pragniesz czytać, Ty pragniesz się modlić. Ja wieczorami, gdy siedziałem gdzieś u przyjaciela, to mnie ciągło do domu, bo sobie taki zwyczaj wyrobiłem. Wieczorami w pokoju dziennym po prostu siadałem, padałem na kolana, odsłaniałem okna i modliłem się patrząc w niebo. Czułem taką więź, po prostu no, taki kanał łączności, że tak powiem,
niesamowicie, niesamowity. Dlatego jak siedziałem nawet u znajomych, to mówiłem, słuchajcie, ja już było późno, że muszę iść, bo mnie ciągło do modlitwy. Oczywiście znowu, nie jest to standard. Nie jest to standard, ty nie musisz tak odczuwać, znowu pomyślisz, ale ja tak nie mam, to ja chyba się nowo nie narodziłem. Nie ma standardów, ale są podobne rzeczy, podobne. Dlatego jeżeli twoje życie jest odmienione, oddałeś się Chrystusowi, jeżeli nie, to zachęcam cię do tego, odrzuć, co ci tam ludzie mówią, skup się na Biblii, skup się na Chrystusie, na Jego oddaniu się Jemu. Ty się Mu oddajesz, nie musisz dostać potwierdzenia od ludzi, bo w ludziach nie należy twoje zbawienie albo wybawienie, tylko w Bogu. Bóg się nie pyta z pastora czy kogokolwiek, czy ty możesz być zbawiony, czy ty możesz być odrodzony. To jest pomiędzy tobą a Bogiem. I uwierz mi, jeżeli to się stanie, będziesz o tym wiedzieć. Nie musisz od razu tego poczuć. Na drugi dzień może być to pewien proces. Zawsze będziesz się brzydził grzechem, co nie znaczy, że będziesz nagle święty, nie będziesz grzeszył. Wybij sobie to z głowy, że ktoś mówi, że ktoś nowonarodzony już nie grzeszy. To jest kłamca. Oczywiście, jeżeli powiesz o ciężkich grzechach, jak cudzołóstwo, narkomanizm, alkoholizm, to oczywiście tego to nie może mieć miejsca. Nigdy. Nigdy. Ale zwykłe grzechy jak, nie wiem, no obojętnie co wynika z naszego ciała. Nawet gdy spojrzysz namiętnie na kobietę, co mówił Chrystus, tak? Już popełniasz cudzołóstwo w swoim sercu. Zawsze takie rzeczy będą istnieć. Przejdzie ci kobieta w stringach na plaży i co mężczyzna? Prawda? Jest to niemożliwe, byś ty był bezgrzeszny. Ale trwanie w grzechu, ciężkim grzechu, a codzienne jakieś takie grzechy i uświadamianie sobie właśnie, że cały czas potrzebuję tego zbawienia, odkupienia, żeby się każdego dnia za mną stawiał Chrystus jako arcykapłan. Nie umierał codziennie, on umarł raz na wieki, ale codziennie się stawia za nami jako arcykapłan. Na mocy swojej krwi, na mocy tego, co zrobił, na mocy, kim jest z nami, jako jeden duch. Prawda? Codziennie musisz mieć świadomość, Panie, ja potrzebuję Twoje odkupienie. Jeżeli jest w Tobie Duch Święty, o czym On Cię przyświadcza? Że musisz mówić językami, czy przyświadcza Cię o grzechu, czym jest grzech i masz świadomość tego? W sprawiedliwości i sądzie, prawda? O tym nam poświadcza Duch Święty, nie o językach. Jeżeli Ty w tym momencie nowonarodzenia zaczniesz mówić językami, to aleluja, chwała Panu. Chwała Panu. A jeżeli to się nie stanie, ale zacznie się zmieniać, twoje życie zacznie być uświęcane, pragnienie podążania za Chrystusem, ale nie będziesz mówić językami, to nic o niczym nie świadczy. To o niczym nie świadczy. Raz, że możesz się sam blokować na mówienie językami, może oczekujesz czegoś innego. Tak czy inaczej, Bóg cię w tym poprowadzi. Nie słuchaj ludzi, którzy cię blokują przed zbawieniem. Nie bój się jakiegoś zatracenia, piekła. Jeżeli ty szczerze oddałeś się Chrystusowi, koniec. Bóg nie czyni niczego niemożliwego dla nas. Daje nam jakieś formułki cudowne i mówi, no Boże, ja wszystko zrobiłem, no ale nie mówię tymi językami, no to ja to lepiej wszystko zostawię, bo ja jestem do niczego. Ja na to nie zasługuję. Czy taki jest Bóg? Taka jest droga Chrystusowa? Ty zrobiłeś, co mogłeś. Żyjesz świętym, oczyszczonym życiem, uświęcasz się, oczyszczasz się, pragniesz, mówisz, płaczesz, pokutujesz, ale nie mówię językami, idę do piekła, tak? Taki jest Bóg? Zastanów się na tym, to jest naprawdę bardzo proste. Każdy, kto będzie mnie chciał zbeszczać za ten brak języka i to, co mówię, jakieś herezje, no to możecie pisać, ale ja nawet na to nie odpowiem. Nawet na to nie odpowiem, bo ja nie neguję tego, że mówi się językami. Mówienie językami wyszło nie od razu w momencie nowonarodzenia, ale po kilku dniach. Teraz też czuję na przykład to, że mógłbym mówić językami, jest to z ducha, ale tego nie muszę robić, nie muszę nikomu tego udowadniać, prawda? I rozumiem, że tak jak powiedziałem, cała puenta tego, co mówię, jest to, że Bóg nie działa w sposób jakiś liturgiczny, jakiś obrządkowy, że zawsze dzieje się to i tamto, to samo. Twoje życie musi się zmienić. Ty musisz pragnąć Boga. Ty już nie możesz po prostu bez Niego żyć. Jeżeli ty na przykład żyłaś w grzechu,
miałeś albo masz partnera, z którym żyjesz bez ślubu i uważasz, że ty się nowo narodziłeś, bo mówisz językami, a trwasz w tym związku, to ty się, nic się z tobą nie stało. A ja znam takie osoby, które żyją w grzechu, a mówią językami. Znam też osoby, które po prostu bablają, bo są w zborach, które ich nauczają, że musisz mówić językami, inaczej ty się nie odrodziłeś. Oni tego nie czują, ale żeby się wpasować, mówią, bablają. Nie jest trudno sobie bablać, naprawdę. Nie jest trudno. Jak słyszę niektóre języki, to włos się jeży. Zawsze, zawsze dowodem odrodzenia jest odmienione życie i oddanie się Jezusowi Chrystusowi. Zawsze szczerze, zawsze czysto, zawsze w sposób pokutujący. Bóg pragnie, aby każdy doszedł do zbawienia. To nie jest jakaś elita wybrana. To nie jest poprzeczka tak wysoka, że tylko niektórzy do niej dojdą. On nas wszystkich kocha. Gdyby to było takie ciężkie, to Jezus przecież nie przyszedł, by za nas nie umarł. On to otwarł dla nas wszystkich. Przyjmij Chrystusa. Przyjmij do swego życia. Przyjmij do swego serca. Uznaj Go Panem. Niech się to z Ciebie wylewa każdego dnia, każdej minuty. Jeżeli to się dzieje, to czego to jest świadectwem? Czego to jest świadectwem, jeżeli nie to, że jesteś jednym duchem z Chrystusem? Moi drodzy, a więc pamiętajcie, mówienie językami nie zawsze jest znakiem nowonarodzenia. Nie zawsze. Osoby w grzechu i tak jak powiedziałem, w różnych takich poważnych grzechach mogą jak gdyby mówić językami, mogą to czynić, a ich życie nie jest odmienione. A więc nie jest to żaden znak, ale Twoje odmienione życie i Ty sam będziesz o tym wiedział. Ty sam to poczujesz. Ty sam poczujesz ducha, Ty sam będziesz mówić z ducha. Tak to działa po prostu. Dlatego jeżeli jeszcze się to nie stało, zachęcam Cię do szczerej modlitwy. Jeżeli tego potrzebujesz, wyjdź tak jak ja do lasu, gdzie jesteś sam, gdzie jesteś z przyrodą, gdzie czujesz większy kontakt z Bogiem. Jeżeli jest to szczere, naprawdę to musi być szczere, ale to pomódź się i to się stanie, nie z Twojej woli, ale z woli Bożej. I pamiętaj, że nie musi się nic stać w tym momencie. Nie rozglądaj się po bokach, ach, nie wiem, czy coś się stało, czy to zadziałało. Ty masz po prostu robić swoje. Idź za Bogiem, jeżeli Go kochasz, rób to dalej. Z miłości podchodź do ludzi, z miłości głoś o Chrystusie, z miłości uśmiercaj siebie. Czy powiesz, ja głosić nie umiem, ja mam niewymowny język. Jeżeli kochasz, powiesz jak kaleka, ale powiesz i będziesz szczęśliwy, że powiedziałeś. I to jest moc Chrystusowa, to jest Duch Święty, odnowiony w nas Duch, nowonarodzony, który jest jednym z Panem, który jest szczęściem dla nas, gdy mówimy o Chrystusie, nawet gdy nas inni spotwarzają. Też dzisiaj dostałem komentarz, że zwracam na siebie uwagę, że więcej na siebie niż na Chrystusa. No niech tak będzie, jeżeli tak myślisz. Niech tak będzie. To moim zdaniem pisarze biblijni, oni spisali księgi biblijne, zwrócili na siebie uwagę, zobacz, bardziej niż na Boga, bo spisali, my mówimy o apostole Janie, Mateuszu, Pawle, tak na siebie zwrócili uwagę. Albo szli i uzdrawiali. Dzisiaj też idziemy, mówimy ludziom o Jezusie. Czy tak jak ja głosimy Chrystusa przez Facebooka. Zwracamy na siebie uwagę? Przemyślcie to, moi drodzy, zanim dacie taki komentarz. Przyjrzyjcie się życiu tego człowieka, który coś mówi. A może powinieneś przyjrzeć się sam sobie, bo może ta zgorzkniałość wychodzi sama z ciebie. Może ty nie żyjesz odrodzonym życiem. I tylko lubisz kąsać wszystkich wokół, bo uważasz, że skoro ty tak nie potrafisz, to inny mówi to tylko również z nieczystości, z nieczystego ducha. Przemyślcie to, moi drodzy. Mam nadzieję, jeżeli ta osoba, z którą wczoraj rozmawiałem, kochana, jeżeli ci to pomoże, to cieszę się. Oczywiście badajcie wszystko z Pismem Świętym. Proście Boga w modlitwie o zrozumienie. Nie słuchajcie mnie jako wyroczni. Nie słuchajcie innego ulubionego pastora jako wyroczni. Ja mam swoją ulubioną osobę, ale ja nie przyjmuję wszystkiego od niej. Są pewne rzeczy, z którymi ja się do końca nie zgadzam, ale to nie znaczy, że ja go odrzucę teraz, bo ja wiem tyle, że my wszyscy jesteśmy równi w oczach Boga. Wszyscy. Ty możesz mieć równie, albo nawet lepsze predyspozycje niż pastor. No przecież masz tego samego Ducha Świętego w sobie. To nie wychodzi z ciebie, tylko z ducha, prawda?
Ale my jak gdyby ostrzymy się, prawda? Kamień ostrzy się o kamień. My się uczymy od pewnych osób, ale widzisz, nasze zrozumienie przez Ducha i droga w Bogu i w Piśmie Świętym powoduje to, że my pewne rzeczy widzimy, że są one nie tak, prawda? Ale to nie znaczy, że my kogoś zarazu przeklinamy, odrzucimy, wyrzucimy. Może tak być, że ta osoba się myli, ale to zrozumie w późniejszym czasie, ale otwórz oczy i zrozum, że może ty w tym momencie się mylisz, prawda? A więc prośmy Boga, podchodźmy do Boga, szukajmy Boga, trwajmy w Bogu, niech wszystko będzie boskie, niech wszystko będzie Chrystusowe, niech każda twoja myśl, każde twoje zachowanie, każde twoje słowo dąży do Chrystusa. Zobacz, czy w tym wszystkim jest postępowanie Chrystusa. Chcesz mieć motylka gdzieś tam na piersi, na tyłku, na nodze, na ręce? Pomyśl, czy Chrystus by tego chciał. Pomyśl, czy Chrystus by poszedł sobie coś wytatuować. Nie jestem przeciwny, to jest twoja sprawa. Dałem prosty przykład. We wszystkim, czy widzisz Chrystusa, czy we wszystkim żyjesz jak Chrystus. Nie musisz być mężczyzną, by żyć jak Chrystus. Każdy z nas może być jak Chrystus. To jest cel, do którego możemy dążyć całe życie, go oczywiście jako ciało nie osiągniemy, ale to jest piękne, bo możemy do tego całe życie dążyć i się uczyć, i się ukażać, prawda? Pomagać innym. Mówić o Bogu, mówić o tym wszystkim. Błogosławię was, moi drodzy. Życzę wam błogosławionego dnia. I jak zawsze, pozostańcie w Chrystusie, w Jego łasce. Nie obawiajcie się ludzi. Badajcie wszystko. Badajcie duchy, czy są z Boga. Wiele, wiele dobrego, moi drodzy.